spragnieli miłości, pokoju. Łagniemy opłatkiem się dziś, w ramiona wpadamy znów sobie i za nią nie chcemy wyjść. W niedzielę 27 stycznia przy szczelnie wypełnionej sali kina w Jasienicy Rosielnej odbyło się widowisko jasełkowe przygotowane przez uczniów i nauczycieli miejscowego zespołu szkół. Każdego roku przedstawieniu towarzyszy inne hasło i przesłanie. Tegoroczne jasełka nosiły tytuł Polska Stajenka. Widowisko zostało przedstawione z dużą starannością i profesjonalizmem. Nic w tym dziwnego, ponieważ młodzież rozpoczęła do niego próby już w listopadzie. Jasełka zostały przyjęte przez widzów gorącymi brawami. Takie chwile jak dzisiaj, ta, która teraz właśnie się odbyła, uskrzydlają. Dlaczego? Praca nauczyciela nie jest łatwa. Wiecie Państwo wszyscy, że jest dużo wyzwań, dużo trudności. Cały ten rok szkolny to jest borykanie się z różnymi problemami. Ale gdy coś takiego fajnego się organizuje dla społeczności lokalnej, jak dzisiejsze przedstawienie jasełkowe pod tytułem Polska Stajenka, gdzie występowało w zasadzie prawie 60 dzieci, była to forma takiego musicalu, z udziałem również przedstawiciela naszej społeczności lokalnej, który przygrywał kolędnikom na instrumencie. Także myślę, że wyszło super. Cieszymy się bardzo, że te nasze jasełka, które są już tradycją i co rok organizujemy dla jasieniczan, tak wpisały się fajnie w kalendarz uroczystości szkolnych oraz tych lokalnych i cieszą się dużą frekwencją. Zawsze jest jakieś przesłanie, co roku są to inne jasełka, inny scenariusz. Dzisiejszy, gdyby przesłanie, takie myśl przewodnia to była zgoda, miłość braterska i myślę, że dotyczy to się chyba każdego. Czy ciężko się gra Maryję? No, trudno powiedzieć, ale jeżeli się nauczy wszystkich ról na pamięć, to jest łatwo. A co ci sprawiło największą trudność w przygotowaniu tej roli? Nauczenie się śpiewania piosenki, bo jestem trochę zachrypnięta i zaraz trudno mi trochę było ją zaśpiewać. W przedstawieniu odegrałam rolę kozy. Nie uczyłam się jej długo, bo bardzo szybko wchodzi mi w pamięć takie czytanie różnych tekstów i pamiętanie ich. No i widzę, że dużo radości ci dało. Tak, bardzo dużo. A możesz zaprezentować tę swoją rolę? Tak. No to idziemy. Jestem sobie koza, kozucha, dostanie rogiem, kto mnie nie posłucha. Jestem sobie koza, kozucha swawolna, skaczę sobie hop, sasa, bo mi wszystko wolno. A gdzie koza chodzi, tam wszystkim dobrze się powodzi. A gdzie zwróci swoje rogi, tam radość wchodzi w te progi. Me, me.